Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na krótką recenzję dyfuzora do olejków eterycznych firmy Stadler Foam, Jasmin albo Jasmine, kto jak woli. Będzie to krótki filmik, juhu, nie kolejny tasiemiec, ponieważ po pierwsze jestem ogólnie bardzo zadowolona z tego produktu, z tego gadżetu, a po drugie nie ma aż tylu funkcji, które miałabym tutaj omówić, więc może pierwsze, jak to cudeńko wygląda i jaka jest jego cena, więc jest to dyfuzor o takiej wielkości. Ma chyba 13 cm na 9, z czego 9 tutaj wzwyż. Jest niesamowicie leciutki i jest po prostu tak milutki w dotyku. Szkoda, że nie możecie go dotknąć, bo naprawdę ja jak go dotrzymałam, to po prostu cały czas go dotykałam. To się nazywa Soft Touch u Bufflesie, czyli taka ta struktura Soft Touch i faktycznie jest no niesamowicie mięciutki, jest kompletnie matowy, występuje w różnych kolorach. Ja jeszcze się zastanawiałam nad tym czarnym, jest właśnie piękny, matowy, ale pomyślałam, że nigdy nie wiadomo, jak kiedyś będę chciała się urządzać w sumie tym białym, on jest takim uniwersalnym odcieniem. Zresztą teraz mam bardzo dużo białych mebli poza tym łóżkiem i tam jeszcze jedną rzeczą, więc myślę, że biały jest bardzo uniwersalny i tak naprawdę jest mało widoczny w mieszkaniu. Jest właśnie matowy, niesamowicie milutki. Kosztuje, ja go kupiłam w Niemczech i zapłaciłam za niego chyba, już teraz nie pamiętam, czy na Amazonie go zamówiłam, czy 10, chyba tak, bo na oficjalnej stronie kosztuje 10 euro więcej, bo chyba 59, a ja z przesyłką go kupiłam za 50. W Polsce też chyba widziałam, że coś trzeba na niego wydać, około 200 zł. Jest naprawdę przepiękny, ja się zakochałam w jego wyglądzie, jest prosty, minimalistyczny, matowy, nie ma żadnych zbędnych światełek tutaj, melodyjek czy czegokolwiek, jest po prostu tylko dyfuzor do olejków eterycznych w minimalistycznej i przepięknym formie i w minimalistycznym designie, bardzo, bardzo mi się podoba. Może powiem też, jak wygląda kabel, pokażę i powiem. Nie mierzyłam go wcześniej, ale przykładałam go tutaj do moich rąk, więc jest trochę krótszy niż mój wzrost, więc myślę, że ma z 1,5 metra, tak na oko. Dla mnie jest wystarczający, bo przeważnie trzymam go, pomimo że nie mam dużo kontaktów tutaj w tym mieszkaniu wynajmowanym, ale jakoś jak na razie nie potrzebowałam jeszcze przedłużacza, bo zwykle go gdzieś stawiam właśnie w okolicy kontaktu, w okolicach kontaktu. I tutaj się go z tyłu podłącza właśnie do prądu. Tak to po prostu tutaj ma dwa guziczki, jednym się go włącza, a drugim włącza się jeszcze interwał, ponieważ on pracuje albo w trybie ciągłym, czyli jak zalejemy go maksymalnie wodą do poziomu, do którego można, zaraz Wam pokażę, ile to jest, i wlejemy tam nasze olejki, możemy go po prostu tym jednym guziczkiem włączyć. I on będzie chodził do około 7 godzin w trybie ciągłym. Jeśli włączymy dodatkowo ten drugi guziczek obok, to będzie chodził w interwałach, co oznacza, że jest włączony przez 10 minut, przez 10 minut chodzi, po czym ma 20-minutową przerwę, później znowu 10 minut chodzi i znowu 20 minut przerwę i tak w kółko. I to mniej więcej mówią, że trwa mniej więcej 21 godzin, więc jest bardzo, bardzo wydajny, jeśli go użyjemy właśnie w takim interwałowym trybie. Jeśli użyłabym olejków właśnie czysto takich zapachowych, jeśli chciałabym po prostu, żeby moje mieszkanie ładnie pachniało, jakieś owocowe zapachy na przykład, to włączyłabym go właśnie w tych interwałach i też na noc, jeśli na przykład właśnie w przeziębieniach go używam, to też włączam go w interwałach, ponieważ tak to byłby zbyt silny. Natomiast w ciągu dnia często właśnie w tym okresie przeziębień, bo właśnie zachorowałyśmy obie z małą 2 dni temu, zostałyśmy zarażone i właśnie tutaj, gdy wlewam olejki eteryczne, też za chwilę powiem Wam jakie, to często włączam go najpierw w tym trybie takim nieinterwałowym, czyli ciągłym, i go zostawiam tak na pół godziny mniej więcej, żeby taki ten intensywny zapach jednak się ulotnił, który ma nam troszeczkę udrożnić tutaj drogi oddechowe, i później po czasie, gdy już czuję, że już jest troszeczkę, zbliża się, że już jest za dużo, to wtedy włączam go na ten tryb interwałowy i wtedy jest no, po prostu delikatniejszy. I on tutaj działa na, no jak to się mówi, systemem ultradźwiękowym, czyli po prostu ultradźwięki wprowadzają wodę w ruch i tutaj wychodzi taka bardzo delikatna para. Podobno nie podgrzewa olejków. Jedna z Was właśnie pytała mnie się wczoraj czy przedwczoraj na Instagramie pod tym zdjęciem, czy właśnie olejki się tutaj nie podgrzewają. Napisałam, że nie, bo on właśnie działa właśnie poprzez ultradźwięki. Jednak specjalnie dzisiaj, gdy go właśnie miałam włączonego
Wyłączyłam go na chwilę i wsadziłam palec do wody. Ona nie jest zupełnie zimna, ona jest taka letnia i myślę, że to jest całkiem normalne, ponieważ no, chyba czysta fizyka, jeśli coś wprowadzamy, ultradźwięki wprowadzają tutaj wodę w ruch, no to wiadomo, że to powoduje jakąś energię, jakaś energia się tutaj uwalnia, więc delikatnie ciepłe jest, ale nie jest to ciepłe jak w przypadku na przykład kominków ze świecą, gdzie ta woda naprawdę jest bardzo, bardzo ciepła. Wręcz lekko gorąca, a tutaj nie, tutaj woda, jeśli on właśnie pracuje w tym ciągłym trybie, no to wiadomo, że tutaj też myślę się więcej może podgrzać, nie sprawdzałam tego jeszcze, ale tak to jak właśnie 10 minut pochodzi i spróbujemy, no dotkniemy wody, to ona ma taką letnią temperaturę, więc myślę właściwości olejków eterycznych na pewno nie zostaną zepsute. Jest tutaj napisane właśnie, bo ma 2 lata gwarancji i jest napisane, żeby nie używać tutaj olejków eterycznych, które mają alkohol w składzie. Mam nadzieję, że te zwykłe właśnie 100% olejki eteryczne chyba nie mają alkoholu, bo to przecież odparuje, prawda? Uświadomcie mnie, jeśli coś teraz mówię, jakieś głupoty, ale właśnie zastanawiam się to wtedy, jakie olejki mają alkohol w sobie, te takie zwykłe zapachowe. Nie jestem do końca pewna. No i ta para wychodzi tutaj właśnie przez tę dziurkę. To po prostu ściągamy bardzo prosto, to nie jest jakiś zatrzask, zakręcamy, to możemy w każdej chwili podnieść do góry. Tak wygląda ta zakrętka tutaj i tak wygląda ten sprzęt. W środku tutaj właśnie przez tą dziurkę widać, gdy otworzymy ten sprzęcik w trakcie chodzenia tak delikatnie, już byłam ciekawska i chciałam sprawdzić, to właśnie tutaj tworzą się te ultradźwięki i tutaj ta para leci nam do góry. I tutaj jest strzałka z miarką, gdzie maksymalnie dokąd możemy wlać wodę. Tutaj wchodzi mniej więcej 100 ml. Ja zwykle go też maksymalnie zalewam, wkraplam kilka kropli oleju. Trzeba uważać właśnie, żeby go, jeśli przenosimy go gdzieś i jest tutaj woda w środku, no to żeby być ostrożnym, żeby nic tutaj nie zalać. Ale nie jestem do końca pewna, jak to jest skonstruowane, ponieważ ta para, która tutaj też oczywiście na pokrywce osiada w formie kropli, ona też znajduje się później tutaj dookoła, więc nie wiem, czy ona i tak gdzieś tutaj nie wchodzi, ale jak na razie działa wszystko bardzo sprawnie. Tworzy się taki delikatny osad od olejków eterycznych, jest delikatnie czerwony, nie wiem, czy to widać w kamerze, tutaj właśnie, gdzie te kropelki spadają i czasami też tutaj w środku, czy też tutaj właśnie na tej części. To wszystko bardzo ładnie można szmatką umyć. Ja teraz się po prostu nie za bardzo starałam, tylko wypróżniłam tą wodę, którą miałam i pozwoliłam wysunąć właśnie, bo chciałam Wam nagrać tą recenzję. Ja tutaj teraz go używam z różnymi olejkami. Mam 2 z EcoSpa. W sumie 3, bo jest lawendowy, ale teraz właśnie odkąd jesteśmy chore, to używam tego kadzidłowego indyjskiego i olejku niauli i sprawdza się to naprawdę bardzo fajnie. Czasem wkraplam jeszcze tylko jedną kropelkę olejku miętowego z E-Naturalne. Ona jest po prostu, ta mięta jest tak silna, że więcej niż jedna kropla to po prostu nie da się wytrzymać, bo aż oczy zaczynają zawieć. I to są moje wszystkie olejki na ten moment. Mam nadzieję, że napiszecie mi pod filmikiem Wasze faworyty, jeśli chodzi też o miły zapach. I dajcie mi koniecznie znać, czy jest jakiś olejek o zapachu porzeczki, bo właśnie chciałabym stworzyć coś takiego jak dawny olejek Alverde, ale nie wiem, czy są olejki eteryczne porzeczkowe. Jeszcze nigdy się z takim nie spotkałam, więc dajcie mi znać. I też jeśli macie jakieś ulubione na przeziębienia, też z chęcią się dowiem, bo ja właśnie używam ten kadzidłowy, on ma zapach taki żywiczny, trochę właśnie leśny, a ten niauli to pachnie jak spirytus kamforowy, tylko w lżejszej wersji z nutką słodkości. Mi ten zapach bardzo odpowiada, niauli mi jak na razie najbardziej odpowiada, jeśli chodzi o przeziębienia, bo ja od dziecka uwielbiam spirytus kamforowy, bo dziadzia mnie kiedyś właśnie nacierał spirytusem, jak byłam chora i to bardzo mam miłe wspomnienia z tym i uwielbiam ten zapach, więc mi to jak najbardziej odpowiada. I właśnie faktycznie sprawdza się naprawdę świetnie. Małej dałam na noc właśnie ten dyfuzor z olejkiem niauli w tych interwałach. Wstawiłam go do pokoju i przespała całą noc, więc no to na pewno nie tylko zasługa tego, tylko ogólnie naszego dbania tutaj o to przeziębienie. Ale sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o zapach, ja chyba szybko się do niego przyzwyczajam, ponieważ ja gdy włączę taki sprzęt, obojętnie z którym olejkiem, to ja szybko go przestaję czuć. Ja nawet jak wychodzę na dwór i wracam do mieszkania, nie czuję tego zapachu. Nie wiem, czy ja jestem po prostu taka mało wrażliwa, czy te olejki są też takie, że nie są aż tak intensywne, poza tą miętą. Nie jestem pewna.
Dajcie mi znać. I coś chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, w jakiej częstotliwości może wkraplam te olejki. Ja jeśli na początku wkraplałam, pamiętam, gdy wypróbowałam go z olejkiem lawendowym, to tylko raz, dałam 5-6 kropli i zostawiłam go na tą dobę pierwszą. I to też mi jakoś wystarczyło. Teraz w tych przeziębieniach to kilka razy dziennie dolewam tutaj po prostu jeszcze krople któregoś z olejków. I mieszam też czasem właśnie, jak wcześniej był kadzidłowy, to później w połowie dnia dodaję jeszcze kilka kropli niołu, liczę właśnie troszeczkę tej mięty i pod wieczór jeszcze coś. Więc ja tutaj tak 2-3 razy dziennie dodaję troszeczkę kropli. Nie jadę tak jakby tylko na tych pierwszych kilku kroplach. Dajcie znać, czy też tak robicie. Ale zdecydowanie mniej zużywa olejków eterycznych niż zwykły kominek, bo tam pamiętam buteleczki, to szły po prostu hurtowo, a wcale tak często nie używałam takiego sprzętu, ale ja już po godzinie z takiego kominka już zwykle nic nie odczuwałam, a tutaj spokojnie przez te kilka godzin pierwszych czuję na pewno, nawet ja, pomimo że jakoś później chyba się za bardzo przyzwyczajam do zapachów. I też po tej całej nocy na przykład, jak ten dyfuzor był u małej w pokoju, było delikatnie czuć, że tam jest ten olejek niauli, ale bardzo delikatnie, więc to nie było na pewno, nie działa przytłaczająco, szczególnie właśnie ten interwał, więc na pewno bardzo, bardzo polecam mieć takie coś, szczególnie w okresie przeziębień, bo naprawdę działa cudownie. To by było chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, więc napiszcie mi koniecznie o swoich ulubionych olejkach eterycznych, o swoich mieszankach, może też nawet własnych, jeśli coś takiego tworzycie, czy właśnie ogólnie o jakichś gotowych olejkach lub też gotowych mieszankach olejków eterycznych. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania względem tego produktu, to jeszcze na nie odpowiem. Myślę, że chyba opowiedziałam o wszystkim. Nie ma tutaj za wiele do omówienia, a i tak chyba już sporo na jego temat powiedziałam. No jest naprawdę śliczny, ja się zakochałam w jego wyglądzie i w tym właśnie dotyku. On jest cudowny w dotyku i przepięknie wygląda, prosto, minimalistycznie. Po prostu cudo. Ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Taki mój ulubieniec ostatniego czasu. I co? I to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i żegnam się z Wami do następnego filmiku. Pa!